Siemanko, ja jestem Random i jak zawsze witam was w kolejnym odcinku z gameplaya Prey. 24. odsłona naszej przygody właśnie się zaczyna. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. Popcorn, piwo, soczek albo woda już przed wami stoi i jesteście gotowi na oglądanie. Zaczynajmy. Słuchajcie, w ostatnim odcinku, jak pamiętacie, sprawdziliśmy kajutę tej pewnej laski, która ma głos potrzebny do tego, żeby otworzyć przejście. I my próbki głosów musimy zbierać po to, żeby jakby jej głos móc odtworzyć w dowolnej kombinacji, żeby stworzyć z tego, co kiedyś mówiła, z głosek, które wypowiadała, hasło, którym otworzymy któreś drzwi, które oczywiście kiedyś tam w przyszłości się ogarnie. Po drodze widzieliście też bossa, wiecie, co tu się dzieje. Ja wam nie zamierzam tutaj pokazywać tego po raz drugi, jeżeli musiał tego robić, nie będę. Jesteśmy w łazienkach, jakby po co mi łazienki, notatka. Bill, jeśli masz kontuzję lub jesteś chory, odpuszczam ci. W innym razie 75 minut ćwiczeń w tygodniu minimum. Kod dostępu 9725. To jest ta sala gimnastyczna, którą my już schakowaliśmy. A to kibelki są, kurwa. Spójrz wodę. Higiena. Strzykawka PSI, bardzo ładnie. Tutaj co? No, myślę, że jakiś fantom będzie. Prysznice. Co za butla faraona? Nieważne. Prysznic czysty, prysznic czysty. Chyba możemy stąd wyjść, nie? Na spokojnie. Zobaczmy, jakie nam teraz cała gra wyznacza zadania, słuchajcie. Szukanie echa. Znajdź próbki głosu. Mamy jeszcze 50 próbek głosu. Postęp przetwarzania kwatery załogi. Abigail Foy. Idziemy teraz do kajuty Abigail. Zobaczymy, gdzie się znajduje ta kajuta. I tamtąd dopiero będziemy ogarniać, co trzeba zrobić dalej. Tu są jakieś poboczne zadania. Ale to raczej nas nie będzie interesowało. Ja się interesuję tylko i wyłącznie głównym wątkiem fabularnym. I tyle mi wystarczy. Coś tu się dzieje. O nie, poltergeist. Znowu! Gdzie jest ta szuja? Tu? Nie, on się gdzieś... On zniknął, to jest... Czemu znowu ten duch? Dawaj go. Dostajesz strzała i ucieka. To jest tchórz. Co jest, halo? No dostał strzała i poszedł, tak? Znowu gdzieś. Tylko dlaczego się włączyła teraz główna muzyka, muzyka spray? Ja coś odkryłem? Halo? Leży. Co za głupi gość! Ale przynajmniej ogarnąłem, jak się go zabija, więc już nie będzie dla mnie problemem. Jesteśmy w kwaterach załogi, chyba tu też mieliśmy pójść. Bimpers czegoś tam. Grotys elastopiany, notatka. Mam złe sny, od kiedy cię nie ma. Doktor Preston mówi, że mam to narysować i wtedy one znikną. Może rysunek ci się spodoba i niedługo wrócisz do domu, kocham cię, Corey. Czyli chyba pracownicy, którzy tutaj pracują, są jakby wysłani z ziemi na misję. Przez to nie widzą się ze swoimi rodzinami. To jest przykra sprawa w sumie, no ale wiecie. Postęp jakby... Nie, było takie powiedzenie, teraz nie pamiętam, jak ono brzmiało. Co jeżeli idzie się po trupach do celu, nie? W przypadku postępów i nauki. Ale dobra, nie chcę was teraz wkręcać, nieważne, nie o to chodziło. Mamy jakieś kolejne lokacje. Tak średnio bym powiedział. Tu coś leżało na ziemi wcześniej, bo po tym biegłem, pamiętam. I sobie powiedziałem w głowie, że podniosę to później. Jakby tu nic nie ma, zobaczcie, w tych całych kwaterach załogi. To co ja mam tu znaleźć? I czego ten duch bronił? Bo to jest jakby... Beyond this point. Aha, czyli to jest próżnia. Dobra, to tam nie możemy wyjść, bo nie mamy kombinezonu. I tym bardziej nie chcemy tu zrobić... jak to się mówi? Śluzy powietrznej, żeby tu, wiecie, powietrze nie napływało tutaj i odwrotnie. Jakiś makaron, jakieś chrupki, komiksy. Transcribe? Elegancko. To Fowls. Fowls. Alex. Malio, mam do ciebie ważną prośbę. I niezwykle delikatną. Muszę wiedzieć, czy mogę ci zaufać w kwestii dotyczącej nadzoru. Oczywiście, proszę pana. Tyle tylko, że nie mogę normalnie robić takich rzeczy bez zgody szefowej Elazar, działu HR i drugiego dyrektora. To moi podwładni, Malio. Tak jest, rozumiem. Chcę, żebyś przyjrzała się analiz Gajegos. Dokąd chodzi? O jakich godzinach? Kto ją odwiedza? Zapiszę wszystko na komputerze ochrony. Okay. Dobrze.
Przyślij mi raport na koniec tygodnia. Tak jest. Czyli szukamy komputera ochrony, w którym może być jakieś tam ich dane, mogą być, które nam powiedzą więcej troszeczkę o tym, co tu się wszystko stało, nie? Co tu było. Kajuta Abigail. To nie jest to. A czekajcie, zhakować to mogę? To jest kajuta Abigail. Patrzcie. Kurde, dobra. Się cieszę, że tego nie ominąłem, jak wszystkich rzeczy w tej grze. Neuromodzik, bardzo ładnie. Groty zelastopiany, też się wszystko przerobi. Muzyka, aha, to z tego, okej. Okay. Hasła nie mamy od niej, kurczę. Wyjdź z tego. To też z tego wyjdź. Ona tylko czytała, nic innego nie robiła. Notatka, o. 19. Teraz Alexa i podsumowanie. 20. Występy załogi. Pomieszczenie załogi, poziom 2, pół piętro. No to tam pewnie jest hasło. Zaraz, hakowanie na pierwszy. No to czym ja się tutaj w ogóle martwię? Kurde, no nie po to teraz neuromody wydawałem, żeby biegać jak głupi po tych wszystkich tych. Easy, kurwa. Narzędzia, co my tu mamy? Ukryty skarb, co? A, to jest na hasło. No to tego hasła nie mamy tak czy inaczej. Wróćmy. Pliki. Amunicja do miotacza. Aha, to są te elastopiany, z których nie korzystamy, więc to nie jest jakiś problem, nie? A tu jest transcribe. Daniel, miałam dziś spotkanie z wielkim Alexem Yu. Wcisnął mi jedną ze swoich historyjek, jak to mu przykro, ale nic z tego nie wynikło. On i Morgan zrobili z tego tradycję. Ja. Przeprosiny rodzinki Yu. Były tak szczere jak przeprosiny Daniel Shaw? Nie. Daniel, nie twierdzę, że praca z nimi jest łatwa, ale... Porównałaś mnie do niego? Do tej aroganckiej kupy gówna? Daniel, to musisz... Wulgarna laska jesteś, nie powiem. Masz rację. Wyjdź, to koniec. Daniel! Powiedziałam, wyjdź. Wyjdź z mojej głowy. Abigail Foy. Jak tam nasze cele wyglądają? Bo tu już w sumie sporo zrobiliśmy. Mamy tego 60% już jakby, nie? I brakuje nam jeszcze, poszukaj próbek głosu Daniel Show w kapsule mieszkalnej Sky. Kapsuła mieszkalna Sky. Co to znaczy? Że to jest ta kapsuła mieszkalna, słuchajcie. Bo to jest ta część mapy, gdzie jest ten bossik, to tam na końcu pójdziemy. I tam się jak na razie nie spieszę. Tu mamy do przeszukania kolejną strefę. Ale okej, pójdźmy sobie najpierw w to miejsce, tutaj i do kwater mieszkalnych raz jeszcze. Karta dostępu? Tak jest, które nie mamy. Lorenzo Calvino. My tam byliśmy chyba od drugiej strony. Nieistotne. On mi kazał tu przejście, mi się wydaje. Kwatery załogi. Nie, dobra, coś powaliłem. Musimy po prostu przejść tutaj i sprawdzić jeszcze to miejsce. Więc po prostu się stąd wróćmy. Bo ja kurczę, wiecie, jak jest dużo korytarzy, tak średnio ogarniam i się trochę gubię w tym wszystkim. Złącze elektryczne? A zepsuć to mogę? Pistoletem na przykład? Nie. No dobra, to idźmy stąd. W piździec! Co to jest za miejsce? Nie, no to nie wchodzę, no. O, no dzień dobry. A co tu się wydarzyło? Ale tu dużo fajnych rzeczy jest. Mój nowy rozmieszczacz i zamówienia na części. Nieważne. Materiały egzotyczne. Wszystko się przyda, nie? Ładunek recyklingowy też się przyda. Wspomaganie siły CRQ. Potem będziemy się tym bawić. Teraz na to nie mam siły. I zestaw dozbrojający. Czy możemy coś się dozbroić w tym czasie? Słuchajcie, no bo kurczę, jakby wiecie... Jak mamy możliwość, to czemu tego nie robić? Tym bardziej, że całe EQ jest już pełne. Ładuj w tą strzelbę, kurde no. Szybsze przeładowanie nam się potem przyda, nie? Coś tu jeszcze jest ciekawego. Fotel, buty, jakieś męskie buty, tak by the way, także nie wiem, gdzie ja wlazłem. Emile. Nie, jak to mówią starsi ludzie. Czekajcie, moment. Emalie. Wysłać ci Emalia? A tu jesteśmy, czekajcie, bo tu maili nie sprawdziliśmy w sumie. O.
Beaty? Kwatery załogi. No to idę tam, no. Nie tędy? Kapsuły mieszkalne załogi. No jak przecież już tu byłem, to czemu pokazuje mi, jakbym tu wlazł pierwszy raz? Nie rozumiem. Iris Stein, Regina Stellers, tu byliśmy. Emma Beata. Tak ma napisane, nie? Jezua Skay Braxton. To jest to podsumowanie tej całej imprezy. Na jakieś półpiętrze. O! Teraz chciałam Skype sprawdzić, co u ciebie, Sky. Mam kaca neuromodowego. Czuję się dziwnie. Nie wierzę, że zainstalowałaś moda tylko dla tej szopki Alexa w tulipanie. Żartujesz? Zawsze chciałam nauczyć się grać, ale nigdy nie miałam czasu. To takie... Teraz niemal widzę nuty w głowie. Czuję się, jakbym grała od dziecka. Poza tym, będziesz ze mną na scenie, prawda? Żeby cię chwycić, gdybyś nagle upadła. I tylko jeśli powstrzymasz mnie przed daniem w dziób Alexowi, gdybym się upiła. Ale tego jest tak dużo, że ja tego nie ogarniam, nie? Mamy pomieszczenie... Co to? O, dobra, kapsuła mieszkalna Sky. Zaliczone. Mamy tu jakieś pomieszczenie pocztowe, tam jest jakiś fajny zapasik, widzę. I dlatego jeszcze transkryp leży, z tego co się orientuję. Więc skakujmy to sobie i zobaczymy, co tam znajdziemy ciekawego. Może wam się wydawać, że to jest takie proste i alamy w ogóle... Nie, to nie jest proste. On się od tego tak obija, że potem bardzo ciężko jest wrócić na dobre tory. No, zły przycisk nacisnąłem, naprawdę. Kurde, jeszcze raz. Miałem dać Z, a dałem F. Jeszcze raz mnie wyrzuci pewnie, co? F. Z, udane. Pomyliłem się w klawiszu, przepraszam bardzo, już się to nie powtórzy. Cześć, kim jesteś? Masz fajne rzeczy przy sobie. I kwiaty z kosmosu, i rękawica baseballowa, i neuromody sztuk 3! Apteczka! Zestaw dozbrajający. Aha, jeszcze nie ma miejsca, tak? To trzeba będzie zawsze coś zjeść i zutylizować sobie. Naboje do strzelby. Cieszę się to bardzo z tego powodu. Zdrowie. No możemy sobie coś pozjadać, bo jakby... Zjedzmy ile się da. Żeby tu sobie jakieś miejsce zrobić jako takie. Mamy teraz 6 pól, no to już trochę więcej. Dobra, no to niech tak będzie. Coś tu ominąłem? Wiecie, żeby tu się nie wracać 30 razy. E-mail. Centrum fitness, to już to mamy wzięte przecież wcześniej, to nie potrzebujemy. Załoga. To jest standard. Mapa obszaru, pobierz mapę obszaru, to nam się przyda. Patrzcie, tu musimy się dostać na stołówkę. Aczkolwiek jeszcze kwatery załogi można by zwiedzić, słuchajcie, bo tam mogą być te całe, wiecie... Na pływalni jest bosik, tam pójdziemy, ale za chwilę. Zwieźmy sobie jeszcze kwatery załogi, a potem się udamy na stołówkę, gdzie tu może być dużo fajnych rzeczy. Kambus, nie wiem co to znaczy. Fabrykator to jest. O kurde! Tam będzie można parę rzeczy zrobić, elegancko. Tylko jeszcze nie pamiętam dokładnie, gdzie był ten punkt recyklingowy, moduł recyklingowy, przepraszam. Ale póki co, mamy tu klinikę, trzeba pamiętać. Pójdźmy sobie tak, do kliniki i do kwater załogi. Klinika była gdzieś tu, wyjdź i tu w prawo. Aha, no to fajna klinika, nie? No elo. Ale weź ją, ty, synu. A, opłacało się inwestować w siłę. Przejdźmy tą klinikę, tam są apteczki. Ja ich tak łatwo nie oddam. Ja myślałem, że zablokowane i koniec, a tu, o proszę, PS Ice 3 kaweczka. Daj mi robocika tutaj jednego. Nowego operatora. Dermosieć? Co to jest? Operator transstary klasy medycznej piramida 490 gotów. Dobra, cześć piramida, muszę iść dalej.
Stołówka. Gdzie się szło na te kwatery załogi? Tam. Ogarniemy kwatery, będziemy się przemieszczać dalej w kierunku stołówki, żeby ewentualnie tam coś znaleźć fajnego. Fitness center, tu nie byliśmy jeszcze. Weź włącz to, bo tu może być coś ciekawego. Nie ma dostępu, okej. Nie ma dostępu, okej. Marks. Elazar. To może być coś ważnego. No to najwyżej się potem wrócimy, nie? Wodotrysk pi. Znowu? O ja pierdziele. No to kosmos. Co mi zrobił? I czemu tak szybko? No poskładał mnie koleś, ale co to się stało właściwie, bo ja jakby tak nie nadążałem, on mnie piżgnął, ja go piżgnąłem, on mnie piżgnął, ja go piżgnąłem i ja leżę, nie? No. Zapomniało mi, znaczy zapisało mi to gdzie? Operator transferu okay. Czasu medycznej Kiranida 490. Teraz go na pyrę biorę, no jakby inaczej. No bo tu nie, moment, się zgubiłem teraz. Moment, bo nie ogarniam gdzie jestem. Tak, tu jest, to jest to. Najpierw tym. I ładuję go ze strzelby, a potem on dostaje czymś innym. Wyłaś. Cwany jesteś, cwany. Nie wiem, czy widzieliście, co on zrobił, ale on jakby w ogóle mnie nie bił, tylko samo to, że byłem w jego obecności spowodowało, że traciłem życie. 10, 10 i tak, wiecie, kolejne, nie? Jezus, ile ty to miałeś tego, chłopie. Kibla broniłeś? Serio? No dobra. Zobaczmy, jak nasze EQ wygląda, bo tam coraz mniej miejsca się robi, zauważyłem. Więc punkt recyklingowy na nas będzie czekał niedługo. I będziemy go musieli odwiedzić. Tego to ja nie chcę. Tego to ja też nie chcę. To zostajesz, ty zostajesz, ty nie zostajesz, ty nie zostajesz. Ty zostajesz, ty nie zostajesz, ty nie zostajesz, ty nie zostajesz, ty zostajesz, tu zostajesz, ty zostajesz, ty też zostajesz. Ale to, że tam podnieśliśmy dużo nabojów do strzelby, to tam sobie nam trochę ratowało dupkę teraz, nie? Bo on dostał z 5 strzałów, ale szybkość przeładowania była kosmiczna, kurde. Co jest? Cześć! Fuu! Chcesz jeszcze? Come on! Słyszałem cię, demonie! Dostał strzała, jeszcze jeden i leży. Dawaj go z pistoletu teraz dokończymy. No gdzie jesteś? Nie starczyło. Zabiłem? Nie. On tu jest cały czas. Ujawnij się, pacanie. Gdzieś idę już. No patrz go. Gdzie on jest, kurde? Poskładany? Tak, poskładany. Kurwa, ile mi amunicji zużył, gnój głupi. Ale coś tu jeszcze? A, już zniknął. Bo chyba dopóki jest ta muzyczka taka creepy, to on tu gdzieś się kręci, tak myślę. Tu w kiblach nic nie było, także ja nie wiem, czego oni tu bronią. Pusta puszka, no recykling będzie zaraz jak złoto. Sprawdźmy kible, bo to czasami jakieś tam, wiecie, odpadki małe recyklingowe zdarzają się. No, piwo na przykład w kiblu, to też dobra opcja, nie? Fajnie pracownicy generalnie, szefie. Spoko, nie? Chleją browara w kiblach, no elo. Wejdę tu? Nie. Okej, bo ja się muszę dostać, czekajcie, jak ta mapka nam pokazuje i co nam pokazuje? Że to jest przeszukane, więc możemy się udać na stołóweczkę.
No i idźmy na tą stołóweczkę, no tylko szybki saveik się zrobi, żeby nie musieć z tym bossem znów walczyć i z tym duszkiem. Po prostu stąd wyjdźmy, boss na koniec, a my idziemy do stołówki. Bo windy wciąż nie działają, nie? Co to jesteś? MCM, Renovated 2025. Chyba lew to ich symbol. Hakowanie poziom trzeci. A czy tam mogę wejść bez wind? Bo tak to nie będę marnował neuromodów, wiecie, na... A jakbym tu już był? A bo on jedzie jeszcze wyżej, patrzcie. Jak z tymi neuromodami stoimy? Mam ich 10, to ja zaraz hakowanie na trzeci robię. Tylko najpierw miała być stołówka. Żółty tulipan to jest miejsce, do którego musimy też przejść. Ale sekunda, bo tu gdzieś jest punkt recyklingowy. Tam jest, bo tu koleś leży. Dobra, to musimy sobie tam pójść i wiecie, zrobić trochę miejsca, bo zaraz pójdziemy na stołówkę, a na stołówce będzie trzeba stworzyć i mieć materiały do tworzenia. Więc dawaj, puszkę też, piwo niech zostanie, chociaż piwo i tak nie piję. Ty idziesz tu. Wszystko wyczyszczone? Opaskę też, bo jej nie potrzebuję. No i właściwie to wszystko. Recyklinguj. Takie sobie tam zapasy zrobię, że skisną. Patrzcie, mam 18, 18, 29, 6. Wystarczająco dużo. Winda. Odblokujmy sobie ją teraz, ale najpierw zainwestujmy w hakowanie. A potem z niej skorzystamy? Nie teraz. Inżynieria, hakowanie, hakowanie, naprawa, rusznikarstwo, to nie jest to. W to można zainwestować, w modyfikację kombinezonu. Ale najpierw musimy zobaczyć, gdzie jest hakowanie. Tu. Ładuj to. I możemy też walnąć kombinezon. 4. I w ten sposób, zobaczcie, możemy sobie do kombinezonu trochę więcej zmieścić rzeczy. Mamy kolejne dwa miejsca. I teraz tak, napęd RTX to jest napęd kosmiczny, który nam jest niepotrzebny. Zwiększa tempo regeneracji kondycji, ewentualnie. Jest odporniejszy na zagrożenie środowiskowe powodujące jego uszkodzenie, to nie chcemy tego. Skraca czas na podniesienie przedmiotu. Dajmy sobie zagrożenie środowiskowe. Tylko czemu ja tego nie mogę wziąć? Halo? Co to jest tutaj? Nie, 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 ja tu chcę... odinstaluj układ. A zainstaluj mi, kurde, ten. Dobra. I psychoskop. A tu nie mamy miejsc. Dobra. No nieważne, ale mamy zrobione hakowanie na dość wysokim poziomie. Co odrzesz papę znowu? Gdzie jest winda? Była tu. Skakujemy sobie windę, ale jeszcze z niej nie będziemy korzystać. Węgorzuj. Kto wymyślił to nazwę w ogóle? Hakuj. To będzie ciężkie teraz. Pierwsze hakowanie na 3. Przynajmniej to nie jest takie trudne. Okej. Okay. Winda working. No odejdź stąd, po prostu stąd odejdź. Niech to se lata. Windy działają, a my idziemy na stołówkę, bo już tam się zbieram od dłuższego czasu, żeby tam przejść. Ammo do strzelby, przeładuj, czyli będzie potrzebna. Coś tu mamy ciekawego? Jakieś stare rzeczy, rupiecie, śmieci i tak dalej, to nie interesuje mnie to. Weźmy działko lepik, bo... Tu też jesteś, sieroto! Weź se, czekaj, przyćpam se PSI, przecież tak się nie da grać. Dobra. Węgorzujki też se zjem, a co? A czekajcie, na co on był wrażliwy? Bo tam było napisane coś. Momencik. Telepata? To był telepata, tak. Zeskanujemy go najpierw, a potem będziemy o nim myśleć. Czekajcie. Kimkolwiek jesteś, uciekaj! Nie ma tu żadnego jedzenia poza tobą. Jeśli nadal panujesz nad mózgiem, to dobrze, bo reszta już nie panuje. Strzelaj, zanim podejdą. To kukiełki, bomby. Co? Ich władca jest blisko. Zabij bestie albo kukiełki, albo bestie z kukiełkami, zanim one zabiją ciebie. Gdy nie będzie... Dobra, mam zabić tą bestię.
Słuchajcie, nie poltergeist, tylko telepata. Mamy dwa już zeskanowane, więc coraz więcej. Eksplozje, ogień, fala negacyjna. Czy mamy ładunek negacyjny? Może porozmawiać. Nie gadaj się tak więcej do mnie. Negacyjny, negacyjny, negacyjny. Recyklingowy nie chcemy. Impuls elektromagnetyczny i wabik na tyfony. Nie mamy tu za bardzo fajnych rzeczy, żeby z nim walczyć. Więc chyba się skupimy na naszym PSI. Zabezpiecz stołówkę. No dobra. Będziemy ładować za tego gościa, nie? Ale te kukiełki najpierw bym zabił, bo one podchodzą za szybko do mnie. Ja pierdzielę! On tam idzie do mnie, ty! Weź to przeładuj i uciekaj stąd, stary. Szybki save, szybko, szybki save. Bo tu się będzie działo teraz. Cześć! Pierwszam. Mogę go zamrozić? Patrzcie to. Oj, to będzie długa walka. A jednak nie, szybko poszło. Jak ja mogę poskładać, kurwa? Jak ja mam go poskładać, skoro on tutaj zaraz jest obok mnie? Cześć, co się przyda. Łomie rybnął! Spieprzam, spieprzam, spieprzam. Weź no się czymś wylecz. Gdzie jest ta szuja? Tam. Aż tam. Na blisko muszę grać, no bo jak inaczej? Ja inaczej go nie strzelam. Wiej, chłopie! Tych trzeba pojedynczo brać, bo oni ze mną będą biegać i wybuchać, więc to jakby nie ma trochę sensu. Klinika była na dole, słuchajcie. Do kliniki można chodzić, żeby się leczyć, bo z nim to nie ma co walczyć. W ten sposób. Szukaj kliniki, szybko, tam była. Lecz mnie, ziomek, szybciej! Diagnozuję. Skan wykazał krwawienie śródczaszkowe. No, raczej. Mam uszkodzony mózg? Nie gadaj, stary. Serio? Lecz, szybko lecz mnie. Pasowałoby to wstrząśnienie w sumie. Gdzie jest ta telewajza? Hajwej. Jeszcze dwa razy i padnie! Wiej, 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 leć mnie, leć mnie, leć mnie. Szybko mnie macaj tu! Możesz mnie leczyć? Diagnozuję tłuczenia, otarcia, zmęczenie. Co zagrażało? Oh fuck. Lecz mnie! Szybko, PSI. Gdzie on jest? Dawaj go. Kilka twoich kukiełek zginęło. Teraz do nich dołączysz. Hej, podejdź do okna kambuza. Niech no cię zobaczę. On tam jest. Dobra, leczmy się najpierw.
A cię przeproszę zaraz. Skan wykazał krwawienie śródczaszkowe. Mamy uszkodzony mózg. Ty masz uszkodzony mózg, zgoń się. Wyleczymy się najpierw, co? Bo ja już się nauczyłem, że tam nie ma się co pchać, póki coś się tu dzieje. Naprawmy to najpierw. Napraw maksymalnie. Napraw. Napraw maksymalnie. Pistolet napraw. Napraw maksymalnie. Epika. Klucza chyba nie trzeba, nie? PSI możemy wziąć. No i co? I pójść na stołóweczkę, nie? Tam się będzie działo. Tym razem z tym pójdziemy. Nie, w sumie z tym sobie idźmy, bo... Aha. Uszkodzone? To ja tego nie naprawiłem? Ulepsz... Aha, czyli ja tego nie mogę używać. No dobra. Najpierw sejwik. Bo wiecie, jakby nie patrzeć, to w sumie dobrą robotę zrobiliśmy. I... Mamy bossa z głowy. Znowu. To mnie bardzo cieszy i raduje. Mam nadzieję, że swoich kolegów tu już nie ma. Ocalały, 53 metry, stołówka, o to mi chodziło. Kambus to jest to miejsce, gdzie jest ten punkt do tworzenia różnych fajnych rzeczy. Jak z czasem, o kurde, zaraz mnie zabijecie, co? Pogadajmy tylko z nim i będziemy kończyć odcinek. A ja sobie już poza odcinkiem będę tam, wiecie, produkował różne fajne rzeczy, nie? Stołówka, rozpierdzielone wszystko, jak nie wiem. Co jest? O, doktor Morgan Yu! Jezu! Czy mam przygotować? Kombinezon. Co jest na twojej plakietce? Yu? Emiu? Emiu. Udało ci się zabić bestię? Jeśli chcesz wejść tu, gdzie bezpiecznie, przyniesiesz coś mojego, tak? Karta, masz. Otwiera mój pokój. Idź tam i weź moją nagrodę. Jest dla mnie istotna. Potem może porozmawiamy. Okej. Okay. Słuchajcie, generalnie wiem, że on był trochę za głośno, ale nie chciałem tego przyciszać z tego względu, że no, jakby był dialog i nie chciałem go przerywać po prostu zwyczajnie. Ja wam serdecznie dziękuję, bo już tego odcinkowania nam wystarczy. Zrobiłem i tak pół godziny odcinek, co będzie i tak bardzo długo trwało. Mam nadzieję, że się nie gniewacie, bo oczywiście będziemy tą serię kontynuować. Rozkręca się teraz bardziej. Misję dla tego całego kucharza, który ocalał, my sobie zrobimy później na kolejnym odcinku już kolejnego dnia, bo nie wiem, czy dzisiaj jest przypadkiem czwartek, czy nie. Kolejnego dnia, kiedy jest odcinek, czyli poniedziałek, czwartek o godzinie 14 sobie zrobimy. A ja was zapraszam przy okazji na jakieś moje live streamy. Dajcie subskrypcję, to będziecie wiedzieli, co i jak się dzieje. Grupa na Facebooku w opisie. Zapraszam i do zobaczenia już wkrótce na Transstarze. Cześć.